Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również bardzo gorąco Was witam. Zachęcam do subskrypcji, jak również do obserwacji mojego Instagrama HanellaTV2018. A w dzisiejszym filmiku będą ubrania, będą nowe zdobycze, które ostatnio wpadły do mojej szafy. Chcę Wam pokazać coś, co kupiłam z fajnego sklepu w Warszawie. Za chwilę powiem, o jaki sklep mi chodzi, ale też będą perełki z Ciucholandu. Nowe ubrania, które udało mi się upolować w fantastycznej cenie tutaj w Warszawie. Oczywiście będą też stylizacje, więc pokażę Wam, jak to na mnie wszystko się prezentuje. Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to gorąco Was zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli chodzi o sklep, z którego mam część ubrań, to jest to sklep tak zwany pop-up. Powiem Wam szczerze, że dopiero od niedawna zaczęłam się tymi sklepami interesować. Ten sklep jest między innymi w Arkadii, tutaj w Warszawie, ale zaraz Wam powiem też, dlaczego on się nazywa pop-up i co się dalej z nim dzieje. Sklepy pop-up powstały w wielu miejscach na świecie, między innymi w Polsce i tak naprawdę chyba te sklepy zaczęły się dopiero od 2010 roku, ale też nie wiem, czy mam rację, bo to wszystko wiem oczywiście z internetu. Ja tymi sklepami zaczęłam się interesować niedawno. Właśnie jeżdżąc do Arkadii zauważyłam, że taki sklep się tam znajduje, ale ubrania są w różnych cenach i to nie są tanie rzeczy, bo tam są rzeczy drogie, trochę tańsze. I powiem Wam, że ten sklep przypomina mi taki TK Maxx, bo są to ubrania w dużych ilościach, różnych marek, zarówno damskie, jak i męskie, więc no, jest czym wybierać. Natomiast co to oznacza, ten pop-up? To oznacza, że to są sklepy tak zwane chwilowe, jednorazowe, tymczasowe, o tak. I one działają w ten sposób, że otwierają się gdzieś tam w jakimś miejscu, często to są właśnie galerie handlowe, i po pewnym czasie, po powiedzmy iluś tygodniach czy miesiącach, zamykają się. Ale nie dlatego, że nikt w tych sklepach nie kupuje, ale dlatego, że tak one działają właśnie w ten sposób. Zamykają się i otwierają się w innym miejscu, bądź za chwilę w tym samym miejscu, w którym były poprzednio. Tak jest obecnie z tym sklepem właśnie w Arkadii. Byłam wczoraj, nagrywam dla Was w piątek, natomiast wczoraj, czyli w czwartek byłam w tym sklepie. Byłam w galerii Arkadia. Nie miałam zamiaru nic kupować akurat tam, ale zauważyłam, że jest tam obniżka -70%. I właśnie oni chyba w ten sposób działają, że robią takie duże obniżki, zamykają sklep, przenoszą się dalej albo, nie wiem, zostają znowu, nie mam pojęcia, co oni zrobią w tym miejscu. W każdym razie w ten sposób to wygląda. -70% to jest niezwykła okazja, dlatego że tam można dostać no, takie mniej jakościowo może rzeczy, ale również dobre jakościowo ubrania w niskich cenach i takie właśnie udało mi się kupić. No nie miałam zbyt dużo czasu, bo tam by trzeba było poświęcić, wiecie, kilka godzin, żeby to wszystko przejść, zobaczyć, co nam pasuje, co nie pasuje. Ja miałam tylko krótką chwilę i to, co złapałam, to tak, wiecie, okazyjnie mi się trafiło. Zaraz Wam pokażę, co udało mi się kupić. Nie jest to zbyt dużo, bo też, no mówię, nie mogłam dla siebie dostać, bo tak, jeżeli coś mi się podobało, to albo był rozmiar za duży, albo to mi się, nie wiem, było za długie, albo nie takie. Widziałam, że były też płaszcze i te płaszcze też się opłacało kupić, bo one były na przykład po 1000 zł pierwotnie, no a -70 to jest jednak kwota niewielka. Ale tych płaszczy też nie zauważyłam aż takich, które chciałabym mieć, bo te, które były, to akurat podobne mam, wiecie, o czym mówię. Na przykład ładne był w kratę, ale ja mam płaszczyk w kratkę na wiosnę, więc też nie chciałam takiego płaszcza. Ładny płaszcz widziałam w innym miejscu, za chwilę Wam o tym powiem, jak skończę właśnie o tym sklepie, więc mówię, fajne rzeczy. Jutro wysyłam swojego męża, dlatego że ten sklep zamyka się 28 lutego, czyli 28 jest koniec tego sklepu, no tam jeszcze sporo ubrań zostało, widziałam, że są przebrane, no ale też dużo ludzi szuka, prawda, kupuje, rzeczywiście to chyba im się w ten sposób opłaca, nie mam pojęcia i te -70% no to jest okazja. Super. Więc pokażę Wam, co udało mi się tam upolować. Jeżeli chodzi o te marki, to ich absolutnie nie znam, bo to są takie różne światowe marki. Tam też można dostać Adidas chyba markę i jeszcze inne takie znane, ale też mniej znane. I akurat tu jest bluzka, którą kupiłam, z której jestem niezmiernie zadowolona i nazwa jej to jest Jakes, nie mam pojęcia, metka oczywiście jest ta i ta oderwana, bo tutaj była metka ta ich.
No, to jest metka chyba tej marki. I bluzka, ja Wam oczywiście pokażę stylizację. Nie wiem, czy to nie jest za ciemno. Spróbuję jeszcze rozjaśnić, może na 10. Bluzka jest w kolorze takim lila. I to jest taka żorżeta jakby, słuchajcie, bardzo dobra gatunkowo. Ona pierwotnie kosztowała 180 zł, więc to nie było mało. Ja tak robię zawsze z ubraniami, jak sprawdzam, więc tak robię. I jeżeli się nie gniecie, no to znaczy, że materiał jest świetny. To jest grubsza żorżeta, więc na pewno nie będzie nic przez nią prześwitywać. O, tak Wam może pokażę. I ona wygląda w ten sposób, może metkę weźmiemy do tyłu, że... Znaczy troszeczkę mi się może nie podobał ten dekolt, nie spodobał, o tak powiem, dlatego że tu mi delikatnie widać biustonosz, ale to nic, bo można założyć na przykład jakiś top pod spód koronkowy i to będzie dobrze. Ona ma tylko dwa guziczki, więc można tu zapiąć, za chwilę Wam pokażę, można rozpiąć. Mankiety na guziczek, więc takie marszczone, więc też bardzo ładnie to wygląda. I ona jest w rozmiarze 38, więc akurat idealnie dla mnie, bo ja górę noszę 38. No i ten kolor, słuchajcie, ten lila był tylko chyba jeden, akurat w moim rozmiarze, natomiast były też chyba, było kilka tych bluzek w innych rozmiarach, więc to nie jest tak jak w sieciówkach, że macie cały rząd takich samych ubrań, to jest tak jak w TK Maxie, więc albo traficie coś w swoim rozmiarze, albo nie traficie. I kilka jeszcze widziałam w innych kolorach, nie pamiętam, seledyn chyba i chyba jakiś taki bury, nie wiem, w każdym razie ta mi się najbardziej spodobała, no i oczywiście ucieszyłam się, że w moim rozmiarze, więc i jeszcze pokażę Wam drugą i powiem razem, ile za nie zapłaciłam. Jeżeli chodzi o tę, no to nie jest to jakiś szczyt, słuchajcie, cudu, bo to jest taki, można powiedzieć, t-shirt, nie wiem, bluzka bawełniana, 80% bawełna z długim rękawem, marka Montego, pokażę Wam tutaj, M. Ostatnio któraś mi napisała, że te shirty białe są duże. Tak, ale one są z jakiejś zmniejszonej numeracji. Jak założyłam mniejszy w moim rozmiarze, to był tak opięty, że wszystko było mi widać, a ja tak nie lubię. Oczywiście z różnych względów, o których tutaj nie będę mówiła. W każdym razie jest to taka bluzka, tutaj jeżeli chodzi o przycie, też mi się spodobało, bo takie, jak ja to mówię, podkoszulkowe, jak to kiedyś mężczyźni nosili, wiecie, nie były to nie tak wykończone jak teraz t-shirty, tylko tak, taką pliską. I ona jest w paseczki niebieskie, no, przepiękna, można ją nosić do jeansów, można ją nosić do marynarek, do spódnic, no, nawet na elegancko, wydaje mi się, jakby na przykład do czarnych spodni, do czarnej marynarki, więc coś takiego można założyć, więc to jest druga zdobycz z tego sklepu. I też to ta bluzka kosztowała 70 zł, 69 dokładnie, czyli za te dwie rzeczy dałabym jedna 180, druga 70, więc dałabym 250 zł, natomiast ja zapłaciłam za obydwie 72 zł. Więc słuchajcie, kwota śmieszna, naprawdę. Wydaje mi się, że ta bluzka też będzie świetna jakościowo, takiej szukałam. Ciężko jest dostać w sklepach, naprawdę. Ja chodzę po różnych sklepach, mieszkam w Warszawie, więc mam możliwość. Natomiast naprawdę, uwierzcie mi, że ciężko jest dostać to, co chcemy. Bo wiszą oczywiście, wisi mnóstwo różnych rzeczy, ale albo nie dla mnie, albo mi się nie podobają, albo no niestety jakość ich jest średnia. Więc to mi się trafiło naprawdę, te dwie rzeczy uważam w świetnej cenie. Piję łyka kawy, bo jest tak ciemno, słuchajcie, za oknem, że no coś okropnego. Wczoraj było tak pięknie, jak jechałam do tego sklepu pop-up, do Arkadii, natomiast dzisiaj jest masakra. Ale wydaje mi się, że to jest wszędzie, tak, więc też pewnie macie złą pogodę. Kawę uwielbiam, słuchajcie, mogłabym ją pić litrami, ale niestety nie można z niczym przesadzać. Przejdziemy teraz do innych ubrań, które udało mi się upolować też w bardzo atrakcyjnych cenach. Powiem Wam krótko o Ciucholandzie. Bo tak naprawdę Ciucholandy są w Polsce od dawna, większość z Was pewnie też tam zagląda, ale to też nie dlatego zaglądamy, że nie mamy na przykład na droższe rzeczy, ale ja może powiem o sobie, uwielbiałam od zawsze zaglądać do Ciucholandów. Pamiętam lata 90., kiedy nic nie było w sklepach i pojawiły się pierwsze Ciucholandy. Tam można było wtedy kupić bardzo ładne rzeczy, w rewelacyjnych cenach, więc wszyscy się na te Ciucholandy rzucali i moje koleżanki, i ja, naprawdę wiele osób zaglądało często trafiały mi się perełki. To nie było tak, że ja, wiecie, reklamówkami przynosiłam rzeczy do domu, nie, nie, u mnie do dzisiaj to tak nie działa. Ja wchodzę, jeżeli nie widzę nic dla siebie, to wychodzę. Ja muszę trafić na coś takiego, co jest niebanalne, niezniszczone, w dobrej cenie,
i jakieś albo markowe, albo naprawdę takie jak chcę i nie mogę dostać na przykład nigdzie indziej, bo tak się zdarzyło ze spodniami, za chwilę Wam pokażę. Tutaj, jeżeli chodzi o Warszawę, to powiem Wam szczerze, że przez te lata, jak mieszkam tutaj, no czwarty rok, to może raz byłam w Ciucholandzie, a teraz po raz drugi. Dlatego, że tak, w pobliżu, tam gdzie mieszkałam nie było, tutaj w pobliżu też są, ale od kilku miesięcy, jak tu mieszkam, jeszcze się nie wybrałam, no bo trzeba podjechać, no nie mam tak blisko, żeby podejść, więc trzeba podjechać. No i tak zawsze mi się nie składało, żeby do tego Ciucholandu zajrzeć, ale pomyślałam sobie, zajrzę. Może nagram dla Was jakiś film, może trafią, a zajrzałam z innego względu, ponieważ od dłuższego już czasu szukam z czarnych spodni. Takich w stylu męskim, takiego dandysa, z rozszerzoną nogawką, takie garniturowe spodnie, bo takich wąskich, wiecie, tych tak zwanych cygaretek, to ja mam kilka par. Natomiast teraz są modne znowu takie spodnie trochę szersze, nawet takie mocne dzwony. Natomiast ja szukałam w różnych sklepach, i w tych tańszych sieciówkach, i w droższych, i powiem Wam szczerze, że nie znalazłam takich, które chciałam mieć. A jeżeli znalazłam, to za kwotę niebotyczną. Natomiast jakościowo, no nie powiedziałabym, że te, które kupiłam, są gorsze od tych, które były za niebotyczne ceny. Ja, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, nie lubię przepłacać. No i powiem Wam szczerze, że ciężko mi było takie spodnie dostać. A ponieważ ja na co dzień ubieram się tak bardziej na sportowo. Te spodnie potrzebne mi są na jakieś tam okazje, to też nie będę wydawała na nie nie wiadomo jakich, wiecie, kwot. Tym bardziej, że właśnie w Ciucholandzie udało mi się dostać jakościowo świetne, nowe z metką i takie jak chciałam, więc jestem przeszczęśliwa. Jeżeli chodzi o ten Ciucholand, do którego poszłam dwa dni temu, dzisiaj jest piątek, w środę, tak, bo w czwartek byłam w Arkadii, więc w środę byłam tutaj w Ciucholandzie pobliskim, to szczerze Wam powiem, że tutaj tak, 83 zł kilogram, więc to też jest sporo, bym powiedziała. I teraz o tym płaszczu Wam powiem, no bo przy okazji tutaj widziałam bardzo ładny płaszcz, znaczy bardzo ładny. Podobał mi się, nawet taka starsza pani, bo ja tak wyszłam z przymierzalni i stwierdziła, o jak pani ładnie, pani sobie weźmie, fajny. Owszem, był fajny, bo był taki jak teraz są modne, takiej cienkiej wełenki, takiej wiecie, krótkowłosej, taka trochę nawiązujący może nawet do bawełny, nie wiem jak to nazwać, z klapkami, taki trencz długi, bo taki do pół łydki, z paskiem i bez podszewki, takiego szukam. Natomiast kolor był bordo i ten to bordo tak średnio mi pasowało, wiecie, on nie był brzydki, ale też nie był taki wow, żebym chciała go mieć. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Więc trochę może żałuję, bo jak wczoraj byłam w Arkadii, to w jednym ze sklepów widziałam dosyć drogi płaszcz, właśnie podobny, beżowy, bo teraz znowu są modne takie trencze bez podszewek, wiecie, wiązane, bez guzików, takie zarzucamy i wychodzimy z domu. No i trochę żałowałam, ale myślę sobie, no a może byś nie chodziła, a może by ci się ten bordo jednak nie spodobał. Mnie jest tak średnio w takim bordowym kolorze, no więc nie wzięłam. Natomiast wzięłam dwie rzeczy nowe z metkami, bo akurat była dostawa, świeża, więc ludzi było mnóstwo i oczywiście też chciałabym Wam powiedzieć, że ja kupuję z wieszaków. I chyba nie skończyłam tego, co Wam chciałam powiedzieć na początku, bo jestem strasznie rozgadana, więc jak ja wycinam, jak widzicie wycięcia, to znaczy, że nie tyle się pomyliłam, co po prostu się rozgadałam i nie chcę, żeby ten film trwał wieczność. Więc kupowałam na początku właśnie lat 90. i kiedyś pamiętam swojej córce, kupiłam tak fajny t-shirt, ona miała dwa latka, że najpierw to była sukieneczka, później to była bluzeczka i ona w tym chodziła kilka lat i tak, ani się nie sprało, ani się nie przekręcało. Wiecie o czym mówię, jak t-shirty bierzemy czasami słabszej jakości i tam gdzieś ten szef nam wychodzi z przodu albo z tyłu, a nie z boku. Więc to był rewelacyjny t-shirt, pamiętam go do dzisiaj i kurteczkę, taką wiatrówkę, tego jeszcze nie można było dostać w Polsce. Taką fajną, cienką, wiecie, bez podszewki, taką letnią, że założyć na przykład jak deszcz pada z kapturkiem i ten kapturek był chowany, no przepiękna była ta wiatróweczka. Potem tak czasami właśnie wpadałam, akurat miałam po drodze z pracy, więc zatrzymywałam się i coś fajnego zawsze, no może nie zawsze, ale udało mi się upolować. No i tak jest do dzisiaj, że ja chodzę tylko po to, żeby coś upolować, coś niebanalnego, coś fajnego, nie kupuję torebek, jakoś te torebki mnie za bardzo w Ciucholandzie pasują, dlatego że może nie mogę ich wyprać, wiecie, jednak ten Ciucholand ma to do siebie, że ten zapach jest taki specyficzny,
I torebki nie, też przechodzą. Kiedyś paski chyba kupiłam dwa. To też wietrzyłam, jakoś tak się wywietrzyły te paski. No ale torebek nie ruszam, absolutnie. Nie ruszam butów, absolutnie. Więc tutaj to są dwie takie zasadnicze, żelazne zasady, których ja nie przekraczam. Nie wiem, boję się butów. Wiecie, to są buty chodzone. Ja nie kupuję butów używanych, absolutnie. No, nie chcę Was urazić, bo możliwe, że któraś z Was sięga i jej się wszystko super udaje. Natomiast ja się boję, wiecie, różni ludzie chodzą w tych butach. Wolę nie ryzykować i tak dalej, więc można kupić buty i potem, nie wiem, albo się leczyć, albo coś tam jeszcze innego. W każdym razie po buty torebki nie sięgam, ale ubrania jak najbardziej, bo mogę je wyprać, mogę je wyprasować, odkazić, jak to się mówi. Kiedyś te zapachy w Sukolandach były tak, pamiętacie, mocno specyficzne, że ciężko było dobrać te rzeczy. Natomiast teraz ja zawsze wąchałam, sprawdzałam, jaki ten zapach jest, żeby nie przynieść do domu, wiecie, czegoś, czego nie dopiorę. Raz mi się zdarzyło chyba, że kupiłam jakąś rzecz i nie doprałam jej. Słuchajcie, ten zapach się nie dał doprać i ją po prostu wyrzuciłam. Nie dałam rady w tym chodzić i tyle. Natomiast dzisiaj oni już innych środków używają i te rzeczy, jak przynosimy do domu, to one nawet ich nie czuć zupełnie. Więc te spodnie ich nie prałam, tylko wyprasowałam, bo one są nowe z metką. Za chwilę Wam je pokażę. Natomiast mam jeszcze marynarkę, która też jest z metką. Ta marynarka jest taka nie tak mocno, wiecie, markowa. Zaraz powiem Wam, z jakiej firmy. Natomiast te spodnie po prostu trafiły mi się super. No i właśnie, szukałam takich spodni. Tutaj nie będziecie dobrze widziały. Ja za chwilę pokażę Wam, jak się ubiorę w nie. Metka, znaczy tu jest metka, zobaczcie, więc nówka. Nówka sztuka. Nieużywana, marka nieznana, DNB i one są właśnie takie męsko-garniturowe. Mają tutaj, zobaczcie, takie zapięcie jak mężczyźni, na jeden guziczek, na drugi guziczek. Nie są one w kancik, nie było kantu, więc ja tego kantu też nie zaprasowywałam. Jakość tych spodni jest niezła, bo się nie gniotą. Materiał taki, nie wiem jak to nazwać, taki elegancki, tak bym powiedziała, więc naprawdę spodnie super. I jeszcze czemu nie udało mi się takich spodnie kupić w sieciówkach, ani w tych sklepach innych, dlatego, że wszystkie były, wszystkie są tak szerokie, że albo za szerokie, albo za długie. Ja mierzyłam wiele tych spodni, nie chcę takich typowych dzwonów. Chciałam, żeby one były z szerszą nogawką, ale z taką, wiecie, z umiarem, o tak bym powiedziała, więc to jest pierwszy zakup. Kupiłam trzy rzeczy, zapomniałam jeszcze o jednej, powiem Wam oczywiście. Natomiast drugi zakup to jest marynarka. Ja nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie. Marynarka nie jest jakiejś tam super, hiper firmy, nie wiadomo jakiej, ale też była nowa. Metka, guziki, czyli nieużywana absolutnie. Nie wiem, ktoś kupił i wrzucił. To jest Atmosferę. To jest marka Primarkowa. Primark to jest angielska marka i oni mają chyba też taką córkę Atmosferę. No i czasami, powiem Wam szczerze, w Ciucholandach widziałam te rzeczy. Ona była mocno pognieciona. Ja nie szukam w koszach, absolutnie, to też chciałabym Wam powiedzieć. Ja kupuję z wieszaków i to było na wieszaku, ale jednak gdzieś tam widocznie było wcześniej w jakimś worku, no wiadomo, jak to, nie wiem jak to jest przewożone. No więc możliwe, że to się tam pogniotło. Co mi się spodobało, że ona jest bardzo ładnie uszyta. Ja nie lubię tych oversize'owych marynarek. No niestety nie przemawiają do mnie. Kratka jest taka granatowo-czarna. Wykończenia są skórkopodobne. Natomiast rękaw jest jednolity. Rękaw nie jest w kratkę, to jest taki ciemny granat. No bardzo mi się ta marynarka spodobała, mimo że tak jak powiedziałam, nie jest to jakaś marka super, natomiast marynarka bardzo ładnie się prezentuje, no i gdyby była używana, to może bym jej nie wzięła, ale ponieważ była nowa, więc doszłam do wniosku, że biorę. I zapomniałabym o sweterku. Zwróćcie uwagę, że kolor prawie taki sam jak tego, który mam na sobie. Teraz znowu, słuchajcie, modne są takie sweterki cieniutkie. Pamiętacie, jak się nosiło jakiś czas temu? Ja miałam kilka, potem je wyrzuciłam, bo już nie były modne, jakoś mi się nie podobały. Natomiast teraz, słuchajcie, one znowu wchodzą w modę. I to jest Dorothy Perkins. I ten sweterek był używany, ale w bardzo dobrym stanie, z wieszaczka. Nawet jeszcze guziczki były przy nim, więc prawdopodobnie nie był zbyt często noszony. No nie mam pojęcia, jak można chodzić z guzikami w środku. W każdym razie on nie miał metki, więc nie był nowy. Może kilka razy ktoś go miał na sobie. Spodobały mi się guziczki srebrne. No i taki po prostu sweterek cieniutki, słuchajcie, na lato. Taki
do wszystkiego można powiedzieć, bo można założyć latem, wiosną, jesienią. Ten kolor żółty też mi się spodobał. Mnie jest dobrze w takim żółtym, cytrynowym kolorze. Teraz takie właśnie kolory na wiosnę znowu są modne, te pastele, więc między innymi ta bluzka mi się przyda. I taki żółty sweterek myślę, że też spróbuję dla Was wystylizować. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I razem za to wszystko, ponieważ to było na kilogramy i tak jak powiedziałam, 83 zł był kilogram, więc razem za te trzy rzeczy zapłaciłam 93 zł chyba, tak mi się wydaje. Więc też uważam, że niezła cena. Jeżeli chodzi o tę bluzkę w paski, no to nie jest ona jakaś wyjątkowa, słuchajcie, ale wydaje mi się, że tak, i rozmiar, i jeżeli chodzi o kolor, to też mi pasuje, więc akurat, mimo że 38 to nie jest opięta, bo ja tutaj akurat nie lubię mieć opiętej bluzki. No i ona prezentuje się w ten sposób, taka stylizacja na szybko dla Was. Ja akurat tak to dopasowałam, czyli spodnie jeansowe, rurki, do tego mam te swoje mokasyny, można założyć inne buty, to już jak kto uważa. I tak się prezentuje ta bluzeczka, bardzo mi się podoba, chciałam taką mieć, szukałam, miałam kiedyś podobną, ale już mi się zniszczyła, natomiast tutaj jak widzicie nówka sztuka i bardzo ładnie się prezentuje. Do tego założyłam tę marynarkę, którą Wam pokazywałam. Jest ciemno, więc nie wiem, czy to będzie dobrze widać. W każdym razie ona jest taka, zapnę może guziczek, taka taliowana. Ja bardzo lubię takie marynarki, ponieważ sama mam słabą zaznaczoną talię. Ja Wam kiedyś mówiłam, że taką raczej chłopięcą figurę, więc tego typu marynarki uwielbiam. Rękaw akurat, rozmiar 38. Ona jest krótka, można ją założyć do jeansów, bo to nie jest jakaś tam marynarka, wiecie, górnolotna bym powiedziała. No ta marka Atmosfera to nie jest jakaś marka cudowna i nie wiem, ubrania nie wiadomo jakiej jakości, ale ona się źle nie przedstawia. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się właśnie. I też to mi się spodobało, że ma te wykończenia takie skórką obszyte, znaczy tutaj przy patkach i tutaj. Akurat mam granatową spódnicę, bo to jest granat. Może dobrze to nie jest widoczne, słuchajcie. W każdym razie sprezentuje się, uważam, super. I nawet z tymi butami i z tymi jeansami też mi się to podoba. Dajcie znać, co sądzicie. Może tutaj będzie trochę lepiej. O, jeszcze Wam tak dokładnie pokażę. Teraz pokażę Wam te spodnie. One są trochę luźniejsze. To jest taki styl męski, więc to nie są spodnie dopasowane w pasie. I jeżeli chodzi o długość, to też jest taka, wydaje mi się, że akurat nogawka taka troszeczkę rozszerzana. Ja nie chciałam szerokich, bardzo szerokich, więc no w ogóle bardzo mi się podobają, bo tak jakby były trochę w udach zwężane, natomiast dół rozszerzany. Nie wiem, jak to powiedzieć. I do tego właśnie wystylizowałam tę bluzkę. Więc teraz chcę Wam pokazać, jak ona się prezentuje. Jeżeli chodzi o guziczek, to ja zostawiłam rozpięty, ale można zapiąć i też będzie dobrze. Kolor mi się bosko podoba, bardzo mi się podoba. Można ją tak luźno wystylizować, może być do spódnicy. Ja raczej będę ją wkasywała, nie będę jej dawała na wypust. Rękaw, zobaczcie, też jest taki, no akurat dla mnie, akurat, więc to jest rozmiar 38, tak jak Wam powiedziałam. Niezmiernie jestem zadowolona z koloru, niezmiernie jestem zadowolona z tej bluzki. To jest taka, można powiedzieć, bluzka też do wszystkiego, do marynarki, do spodni. Ja Wam nagrywam tym razem w kuchni. Nie wiem, tu jest tak ciemno, że nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. No spodnie czarne, no to tutaj wiadomo, nic odkrywczego. Ale jestem z nich niezmiernie zadowolona. Wygodne, nieobcisłe, też nie za luźne. Nic mi się tam, nie wiecie, nie odbija, nie odznacza. Super. Bardzo, ale to bardzo jestem z nich zadowolona. A teraz stylizacja z żółtym swetrem. Tak sobie, sweterkiem może tak powiem, tak sobie wystylizowałam go. Można zakładać różnie, ale ja akurat postanowiłam, widziałam gdzieś na Pinterestie właśnie go dać z paseczkiem. Trzy guziki zapięłam, reszta jest odpięta. No biała bluzka, tu można dać jakiś łańcuch, tak żeby to się fajnie prezentowało. Do tego te czarne spodnie i buty w kolorze też takim modnym obecnie. To jest kolor szafirowy. Taki, nie wiem jak to nazwać, szafir.
tak mi się wydaje. Bardzo lubię ten odcień. Chciałabym jeszcze mieć marynarkę, może bluzkę w takim kolorze, więc będę na nią polowała. I tak się ta stylizacja prezentuje. Przepraszam, że pokazuję się Wam w kuchni, ale tutaj wydaje mi się, że to będzie wszystko lepiej widoczne. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się te stylizacje spodobały. To już wszystko, co chciałam Wam w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, wtedy będziecie ze mną na bieżąco. A ja już się z Wami żegnam do następnego filmu. Trzymajcie się, kochani. Cześć!